Hej, cześć, Siemano Rykowskim, witam was w kolejnym odcinku Sons of the Forest, czyli Synowie Lasu. Ze mną jest Szrot. Ktoś ci wyskoczył na łeb? Cześć. Ała, i zaś mi wyskoczył na łeb. Tak, wyskoczył mi na łeb, się nie odzywałem specjalnie, bo po prostu palma falnęłem. Tego nie będziecie mieć w odcinku. Dlaczego? Taki pisk miałem śmieszny. Męski. Bardzo męski. Dobra, więc... Okay. Trzeba się da spalić. Więc tak, ja jestem syn kamienia. Nawet taki większy kamieni. A to jest córka patyków. Zboża. Zboża. Z nami jest też Kelvin, tylko nie wiem, gdzie on poszedł, uciekł. Oczywiście. Kelvin, który jest synem bezdomnego, bezuszynego mutanta. I jest z nami też Virginia, która nie wiem, gdzie ona w ogóle jest, bo gdzieś jest. Która jest córką mutanta jednookiego, jednonogiego i jednorękiego. Właśnie. Mam. Dobra, więc my tutaj kończymy tą zabawę śmieszną i wchodzimy w końcu do jaskini. Bo to jest bez sensu. Dobrze, że mam jakikolwiek takie pancerz. Po tym, jak zniszczyłeś cały. No sorry, ale już się zaczyna końcowa wyprawa powoli. Ja bym musiał się uleczyć na szybko. Więc szybko se zjemy coś. W ogóle, te mutanty i kanibale to są po prostu najgorsze, co może być. Bo jak otwierasz sobie saszetkę, albo coś robisz w inwentory, to one wyskakują ci po prostu na głowę. I to jest hamuwa. Przesunie się, grubas! Już, czekaj, bo ja jem. No pójdzie, o, dobra. Już ci przeskoczyłem po głowie. Śniego... No co? Nie wiem, co to. Śniegruszki. Tu jest dziura. A ja tu byłem z Mikołajem. Więc my wchodzimy do tej dziury. Ja wiem, co tu jest. Tu jest przejście na kartę. Tak. Jeżeli pójdziemy do góry... Tam nic nie ma. To jest tutaj zawalone. Ja znam tą miejscówkę już. Ja znałem. Tam, gdzie... Już tutaj, gdzie ja jestem, to już nie znam. Więc my tutaj wchodzimy. Schodzimy teraz na dół. Tu jest schody i piętro. Tak, schody i piętro. Schody. Jakieś drzwi są? Otwarłem drzwi? Tak, otwarłeś drzwi. O kurwa! Nie krzycz mi do ucha, jak ja otwieram drzwi. O! On mi granatę pod nogi rzucił! O, scena z trailera! Chłopie, widzę! Get down, son! Ale po co mi spoilerujesz to, co masz 3 sekundy wcześniej? Psujesz po prostu grę. Nagranie. Chłop nie nagrywa teraz odcinka, a drze się bardziej niż ja. I teraz zepsułeś mi imersję z odcinka, wiesz? Chcę przestawić timeline'a. Jaki ty był rozpiździesz? Ja miałem właśnie tak zacząć, kurde, tutaj. Efekty robić, a ten za mnie wszystko zrobił i mi zepsuł. Ja ci lepiej zrobiłem. A, lepiej, kurde, 3 sekundy wcześniej spoilerując wszystko, co będzie. Nie wszystko, co będzie. No wszystko, co będzie! Prawie wszystko. Bo nawet to, że kurde, on powiedział ten, że padnąć do syna... No ja powiedziałem, do syna Tymiego, trailera. Do Tymiego, bo to jest Tymi. Co? Który? No ten, który był koło nas. Pierdolisz? Tak, to jest on. Już wam od razu powiedziałem, spoiler trochę. No ty spoiler rozkraś, ściero. Z Timmy tutaj mamy notkę, która właśnie nam tutaj mówi, że jest jakieś tajemne przejście. Tylko wszystko on jest zamazane. Nie żyje ten Edward teraz, nie, bo kulkę dostał. O, klamka. Jak nie żyje, jak on żyje? Przecież widziałem, jak kulkę dostaje w plecy. Spokojnie. Popie. Weź tutaj w fabułę wejdź. No nie żyje, no. Tutaj mamy latarkę do pistoletu. Już na wylot mu przeszło jeszcze. Mocowanie na latarkę. Sniping Cube. Bezpiecznie w kostce. Fajny e-mail. Tak. Bardzo fajne, co nie? Jasne. Plecy. Co plecy? Wiem, że tam są plecy. Ten się łoi, kurde, z kimś. Z palcówą. Jak podejdziesz tutaj do szafy... Ale do dupy jest ta amunicja na te palcówy, ta najgorsza. Ci powiem tak, jeżeli podejdziesz tam do szafy, to bierzmy amunicję.
Do której szafy? Tu, do tej? Kurde, wziąłem tabletki przy szafie. Gdzie on? Ręka w lodówce. Kurde. Uważaj. Uważam, ja sobie muszę przełączyć po prostu. Ja dostałem? Tak. Kuźwa, kiedy ja wchodzę w inwentory, to oni mnie zawsze atakują. Doloj. Pal się, Żydzie. Mówiłem, że biegnie. O, jeszcze nasi płoda słychać. Kurde, nam się przydadzą. A ja dopiero co tabletki. Po prostu uwielbiam to. Mam tabletek. Napijmy się. Gorzoły. Aha, dobra, to było pod siódemką, czyli będę musiał to dać pod dziewiątkę, bo dziewiątka to jest zrąbana piła łańcuchowa, która nic nie robi. Tak szczerze mówiąc, rewolwer to nie. Połącz z pistoletem latarkę i teraz mamy latarkę w pistolecie. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Czemu on mi przestawił, kurde, jedzenie pod dziewiątkę? Po prostu ta gra jest zbugowana. Zerówki wcześniej. Tu masz drugi pistolet. O, uważaj! I cały czas są w przejściu. To spokojnie. Tutaj mamy dwa pistolety ogólnie, abyś chciał wiedzieć. Dwa? No tu masz drugi też pistolet. To ten był mój. Ja go wyrzuciłem, bo nie mieszczę. Masz notkę tutaj jeszcze. Dobra. Ej, uważaj! To jest najgorszy, co może być. Czym ty jesteś? To jest ten kosmita. To, co mi mówiłeś, że będzie jeszcze gorsze. Tak. Jak się tego wystraszyłem? Ale się wypił. Ja go zapakuję. A ja go rozetnę. Zrobię mu sekcję czy coś. Daś! Dlatego nie no, warto... Jest dużo. No. Ja ci mówiłem, to będzie teraz najtrudniejszy etap. A mi się rozgrywki. Podoba, podobuje mi się. Najgorszy, bo to będzie najwięcej efektów w tej grze. Efektów? Efektów pod tym względem, że będzie mieć najwięcej kurde zbroi i wszystkiego, co będzie można tylko mieć. Jakie fajne! Ale fajna w sukience ona jest. Jeszcze takie nadwyglone lekko. Przypieczone. Lubię takie. Czemu ty rozkrajasz, kiedy ja nie mogę rozkroić? Taka jest, pozakładam może pancerz, co? Też. To by się przydało. Dobra, jestem cały pancerzony. No ja jeszcze nie. Kurde, tutaj znikł mi. Wiesz, on tutaj był, gdzieś do pancerza. Pop. Czekaj, wezmę sobie... Bombkę, jakby tu więcej tych gnojów było. A, tutaj są baterie. Tutaj są listy, dobra. Lecimy tutaj powoli. W ogóle jak koślawa ten gościu tam granata rzucił. Siema na razie, pod. Timmy to żaden żołnierz jest, kurwa, żeby granata pod nogi sobie rzucać. No bo on nie był żołnierzem nigdy. Ej, spokojnie. Spokojnie. Tu jest jeszcze jeden za drzwiami. No to go zabij. Ogólnie, tutaj mam piłkę golfową. Napój. I coś będzie tutaj fajnego w tym pomieszczeniu. Oprócz kij do golfa i piłeczek. Kij golfowy. Mamy drukarkę 3D. Przyda mi się, potrzebuję drukarki, bo jeszcze mam za dużo. Ja sobie drukuję tylko rzeczy.
Ja sobie tylko wydrukuję do pancerza, wiesz? I teraz będziesz mógł sobie robić strzały, wszystko będziesz chciał. To piłki golfowe to pasuje. Się zbiera ogólnie, dobra, sobie weź tam wykorzystaj. I tak jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest też key. Tutaj mamy notkę, którą key warto przeczytać. Jest jeszcze jeden. Good news. No dobra. Jedno sobie możemy zjeść teraz. Jesteśmy teraz upakowani wszystkim. Jak się nie mylę, to... Nie, tutaj nie, nie w tym. Ty robisz? Tak. Bo chciałem sobie porobić właśnie. No bo ja to zalałem dopiero. Robisz? No. Ile tam masz tego? No jeszcze jedno. A w ekwipunku, zaraz ci powiem ile mam w ekwipunku. W ekwipunku mam jeszcze 600. 600? No. Ale chodzi ci o ten mililitry czy siatkę? Tak, mililitry. Jaki znowu prób. I baterii. Dobra, ale by mi się przydało jeszcze porobić sobie właśnie te... No, ulepszone. Co ulepszone? No, te właśnie armor, co nie? A. Bo skończę strzał i sobie porobisz. Masz żywicę jeszcze? Mam. Bo ja nie zalewałem. Ale fajny tutaj kostium się nam przydał. Mogę? To robi. Płyta indukcyjna, ale śmieszna. Szkoda, że nie ma takich dwóch drukarek osiedz, nie? No. Chyba coś przychodzi. Nie wiem, chyba nie. Zobaczę. Muszę dolać filamentu. Oczywiście idę tam z bombą w ręce. Z bombą w ręce? Tak. Ja tu nic nie mam już. Są tylko nasi płody, to mogę je pozabijać. No to pozabiję, jak chcesz. Pozdrawiam telefon. No właśnie, słyszałem u ciebie wibrację. To był twój. Był mój? Tak. No, to pewnie żona. Tak. 7 minut temu. Jezu, uwielbiam ten po prostu stary telefon, który jest zrąbany. O, zrobiłem szaszłyk z nasi płotu. I... Po prostu mi robi tak, że wibracje czasem działają, czasem nie. Za późno przychodzą, też tak mam. Ale w ogóle zero powiadomień dostaję. Masz filament jakby co? Nie. No, zaniosę ci. No to weź wsadź i nie idź tam zbytnio za daleko. No ja tu na schodach siedzę, nie? Płody zabijam. Za schody nie wychodzę. Weź tam wsadź, abyś mógł. Bo ja chcę jeszcze cofnąć się po baterię, wiesz? Już pokazałem ci. Żeby mieć w razie czego już zapasowe. O. Jedne. Tutaj były właśnie. Jeszcze dwa ci się zrobią. Jeszcze dwa, tak? No. To spoko. Szkoda, że nie możesz wybrać ile chcesz zalać. No. Ale to by się przydało trochę, powiem ci tak szczerze. Na przykład klikasz raz, leje ci się jedno, a przytrzymujesz, leją się wszystkie. No. Dobra, 50 zostaje. Za 50 w ogóle coś jest? Strzały. Strzały są. Chyba mamy strzały, ale... No ja mogę mieć więcej. Ale ja sobie muszę teraz poprzestawiać w ekwipunek. Czyli tak, pod jedynką mamy siekierę, dobra. Pod dwójką mamy co? Gówno. Jedynką mamy tą sikierę. Pałkę.
Pod trójką mam pochodnie, pod czwórką mam jedzenie, pod piątką mam jedzenie. Pod szóstką co mam? Łopatę, pod siódemką. Pod siódemką mam chyba pistolet. Nie, to jest pod ósemką. Pod siódemką coś mam? Dobra, to już będzie siódemka. A szóstka nie będzie łopata. Tu jest 0. Aha, dobra, czyli teraz już nie można zrobić ten akwalunku pod numer, wiesz? Dobra, możesz tu przyjść, bo przeciągasz. Dobra, już biorę. Tylko strzały sobie wezmę, wiesz? Czy wziąłeś? Wziąłem, jedna gdzieś mi tam wpadła. Dobra, już jej nie potrzebuję. Aż tak mocno. Do góry poszłeś czy na dół? Na dół. Na dół. Dobra, mam tam pół HP. Ale idziemy po kolei do każdego pomieszczenia. Ominąłeś płota. No i dobrze. Ja umiem ominąć. O, amunicja. Do shotguna. A to ta gównowa. Ale ważne, że jest. W czaszkach w mikrofalówce. No. Opie, był ktoś głodny. W ogóle fajnie, że takie smaczki tutaj porobili. Z tymi pokojami. Jakie? Że są właśnie te pokoje, co nie? Że można trochę się przed końcem gry podekspić, bo tak to by było ciężko. No nie, ja mam już wszystko, czego mi potrzeba. Jestem gotowy. I tak, tutaj by ktoś chciał wiedzieć, tutaj właśnie jest katana. Nie mogłeś mi powiedzieć, przyjść tu, zobaczysz, co tu jest? Tutaj, gdzie byłeś. Leży katana i byk. Te żółtki pewnie przyniosły, co tam weszli. Gdzie? Tu! Tu! Gdzie ja jestem? W drugim pokoju. No to ja tu byłem, to mi powiedziałeś, tu. Gdzie tu byłeś, to się zacząłem cofać. Tu masz katanę. Fajno. No. No pewnie Modern X i tak jest chyba lepszy. Właśnie chcę sprawdzić, wiesz? Katana? Nie, katana jest mocniejsza. O kurwa. Sporo szybsza. A bije podobnie. A najwięcej ma strażacki ten toporek. Najwięcej bije. No tak, ale on jest tak wolny, że to już nawet nie opłaca go używać. No ale ja sobie katanę przestawię na dwójkę, nie będę paralizatora używać. Okej, tutaj mamy akcję. Uf. Ja sobie przestawię za mołotowy, bo ciągle mi się wyciągają przypadkiem. Czemu ty masz mołotowy tak dziwnie? Nie wiem właśnie. Dobra, lecimy do następnego pokoju. Tak? Czy to jeszcze było? Nie, to była latarka. Lecimy do następnego pokoju. Zobaczymy, co tam będzie. Katana jest bardzo fajna, bo jest bardzo szybka. Co my tutaj mamy? Złoty armor. O ja. Tu jest złoty armor. O kurde. Panie. Ja to ubieram. Ja tego nie ubiorę, bo mam na sobie cały pancerz. Patrz. Jak ty wyglądasz, jak kosmita. O. Epickie to. Jeszcze z kataną. Hajs, hajs, hajs. Zegarki dwa. W razie, jakbyście trzeba było bombę zrobić. Więc widzicie, tutaj takie są rzeczy. Do zdobycia to już jest właśnie praktycznie koniec gry, więc... Jeszcze tylko nam zostały dwa pomieszczenia. To się nie da wejść. Idziemy na dół. I tu tak, mamy zabitego chłopa. To jest złoty pancerz, czy coś daje, czy to tylko tak, mam taki osobny pasek jeszcze, wiesz, ten, zamiast Czekaj, pancerza. Czekaj, to założę. Pokaż, jak to wygląda.
Jak to zarąbiście wygląda? Wstań. Wow. Panie. Epicko. Da się jakoś naprawiać czy coś? Jeśli nie wiem. Ale chyba trzeba będzie tym do naprawiania używać. Czego do naprawiania? No, do naprawiania ten masz ten taki patyk. Bo co to tam było? Taki patyk? Młotek? Młotek do naprawiania. Młotkiem do naprawiania chcesz naprawić pancerz? No jak? Nie, to jest jako ubranie ogólnie. A to jest do budowy. Aha. Tutaj mamy jeszcze jeden pokój. I fajny. Dosyć. Zwłokownia. O, złota maska. Gdzie? Tu. Ja se zjem może na chipsy. No i stanie ci na środku. I mamy złotą maskę taką, jaką mają właśnie tubyl. Mogę tak założyć? No możesz tak przybliżyć po prostu, jak masz w ręce. Ale oni to noszą na sobie. A my nie możemy. I już masz złotą maskę, Ryu. Coś tutaj będzie, jakaś skrytka. Co to za nietoperze? Jakie nietoperze? W stupie masz nietoperze. Dobra, elektronika warta. Ty, Krzysiu, mogę ci coś napisać na Messengerze, co zrobimy? Nie wiem. Host nie odpowiada! Jak to host nie odpowiada? Ja jestem. Nie rób mi tak w tym momencie. Przecież jestem. Grasz u mnie. Na ekranie host is not responding. Ej, no bez jaj. Ty, no nie. Ja nawet nie mogę tutaj... Mogę postawić? Dobra, szybko postawię tutaj. Ale u mnie ty się nie ruszasz, stary. Dobra, szybko zapiszesz sobie. Czekaj, ja sam postawię. Ale unlucky. Unlucky? Perfidnie, ja sobie zapisałem grę. W razie czego? Ja też to zapisałem. Zobaczymy, co się stanie. Może tutaj zakończymy odcinek, co? Bo to będzie kawałek jeszcze ten, a mamy 20 właśnie minut. Właśnie chciałem ci to na Messengerze napisać. Chwila przerwy. Co byśmy chuja zrobili. I zobaczymy, co tam dalej, więc... zobaczycie sami, więc... To tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się. Do następnego. Weźmy tutaj niebi. Aha, czyli jednak stoisz w miejscu i się nie ruszasz? Nie, kończyłem odcinek, chłopie. A gdzie jesteś? Obok teraz mnie, jestem za tym, za szkłem. A, to patrz. Aha. Lol. Weź mnie podnieś. Podnieś? Lol. Ja cię mogę otworzyć w plecach. Nie stoisz. What the fuck? Czekaj. Wziąłeś mnie, zabiłeś jeszcze. Dobra, mnie więc to było na tyle. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę, komentarzu i subskrypcji. Hej. Jaka pomogła. Pa. O nie.